Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. procesu decentralizacji Rosji, możliwości przewerbowania starych kiejkutów na stronę polską, czy okresu rządów Stanisława Leszczyńskiego. Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. No i od razu przechodzę. Tu trzeba się śpieszyć, bo nie wiadomo, co będzie ze zbrodniczym koronawirusem. To trzeba wszystkie zaległości nadrobić. I tutaj pan Marcin Łuszcz powiada: szanowny panie redaktorze, mam parę pytań, będę wdzięczny, jeśli odpowie pan na któreś z nich. No na wszystkie odpowiem, jeśli potrafię oczywiście. Pierwsze pytanie. Z wielu źródeł można się dowiedzieć, że proces decentralizacji Rosji postępuje nadal i scenariusz rozpadu tego kraju jest raczej pewny. Jak zapatruje się pan na tę kwestię, czy nowa Polska jest jeszcze w stanie wygenerować nowe dymitriady, tak jak to zrobiła na przełomie XVI-XVII wieku? No ja nie bardzo wierzę w te scenariusze rozpadowe, dlatego że już na początku lat 90. takie scenariusze były kreślone i to całkiem nawet pamiętam, że przez pana Nowakowskiego. Nie wiem, czy on nadal podtrzymuje tę opinię, bo rzeczywiście za Jelcyna to było nawet to bardziej prawdopodobne niż za Putina, bo Putin sprawia wrażenie, że mocno trzyma Rosję w garści. No i tu nie widać jakichś takich procesów rozpadowych, jakie były rzeczywiście wtedy widoczne, więc raczej, a już nie mówię o tym nawet, że Polska była zdolna do wykreowania jakiejś dymitriady, o tym nie ma mowy. Drugie pytanie. Czy te nasze słynne skurczybyki lub stare kiejkuty, jak zwykł pan mawiać, są możliwi do przewerbowania na stronę chociażby neutralną wobec narodu? Czy po tylu latach jest możliwe wyciągnięcie tych ludzi personalnie? Czy te środowiska zostały tak rozmazane, że rozmowa o konkretnych nazwiskach jest już niemożliwa? No nie jest niemożliwa, tam konkretne nazwiska można wskazać, ale bardzo trudne jest przypisanie tych nazwisk do jakiegoś stronnictwa, czy to ruskiego, czy to pruskiego, czy amerykańsko-żydowskiego, więc w tym sensie jest to sytuacja rozmazana. Trzecie pytanie. Czy uważa pan czas króla Leszczyńskiego za ostatni realny okres, w którym Rzeczpospolita mogła jeszcze być uratowana? No, być może, że mogła być jeszcze uratowana, ale za Stanisława Leszczyńskiego koniunktury były już dla Polski niekorzystne i sytuacja w Polsce była też niekorzystna, dlatego że Polska już wtedy popadła w stan anarchii na skutek tego, że najpierw szlachta przesunęła centrum władzy z osoby króla na Sejm, ale na skutek różnych działań, między innymi agentury, Sejm został całkowicie obezwładniony. W związku z tym obawiam się, że wtedy już było trochę za późno. Chociaż oczywiście przy założeniu, że Stanisław Leszczyński z pomocą, nie wiem, francuską poszedłby na skróty, to być może tak. Czwarte pytanie. Czy uważa pan własność prywatną za świętość? Jeśli tak, to co z fortunami Polaków, takie rodziny jak Zamojscy, Lubomirscy, Radziwiłłowie i tak dalej, straciły miliardy w wyniku nacjonalizacji? Jak ugryźć ten problem, który dzisiejsze państwo i społeczeństwo chętnie by wymazało? No, ja nie uważam z własności obywateli za świętość w znaczeniu metafizycznym, natomiast uważam, że poszanowanie własności jest fundamentem porządku prawnego, bo jeżeli ten fundament znika, to właściwie już nie mamy żadnej gwarancji czegokolwiek. W związku z tym własność jest istotna jeszcze z tego powodu, że daje, no może nie gwarantuje, ale w każdym razie sprzyja autonomii jednostki wobec władzy publicznej. Dlatego jest taka ważna. Natomiast co z tymi fortunami?
No, nie ma do tej pory, nie ma ustawy o restytucji mienia. Widać wyraźnie, że mimo transformacji ustrojowej, mimo tam zapisania w konstytucji gwarancji dla własności, to nie ma tak zwanej woli politycznej, żeby tę sprawę uregulować. No i w dalszym ciągu, to muszę przypomnieć, w dalszym ciągu u podstaw naszego systemu prawnego są te dekrety wywłaszczeniowe z lat 40. i 50., więc to tak trochę podobne jest do tego, jakby podstawą systemu prawnego Republiki Federalnej Niemiec były ustawy norymberskie. No, trzeba to powiedzieć, dlatego że tu widać, że politycznej woli nie ma. No po co oddawać, kiedy można samemu sobie to rozgrabić. Pytanie piąte. Czy wydarzenia na Białorusi możemy traktować jako zapłatę Ameryki dla Rosji za neutralność lub pomoc w konfrontacji z Chinami? No nie sądzę, żeby to była jakaś zapłata. Niewątpliwie Stany Zjednoczone musiały maczać palce w tych wydarzeniach na Białorusi. Bardzo możliwe, że Aleksander Łukaszenko trochę tam sobie podkręcił te wyniki wyborcze. No ale nie wydaje mi się, że jeżeli już, to byłby to raczej test taki, na ile można tutaj Rosję, że tak powiem, przycisnąć, a nie wynagrodzić. Także raczej to tak. Pozdrawiam, drogi panie Stanisławie, życzę zdrowia i pogody ducha. Czy w najbliższym czasie planuje pan jakąś książkę? No tak, taka książka pod tytułem Zmora. To będzie taka rozmowa moja z panem Jarosławem Kornasiem na tematy historyczne od upadku powstania styczniowego do czasów współczesnych. Pan Mikołaj Matuszczak. Szanowny panie Stanisławie, ucieleśnienie Bożej pomsty na lewakach, wzorzec cnót polskiego emeryta. No, no, to takie dwuznaczne komplementy jak geniusz karpacki prawie, ale mniejsza. Wspomniał pan kiedyś o przepowiedni, według której skończy pan żywot na tym łez-padole w przytulnej więziennej celi. Czy gdyby tak się stało, za sprawą niezawisłego sądu trafił pan za kraty, nadal będzie pan prowadził cykiele pytań i odpowiedzi? No nie wiem, bo to zależy od tego, czy tam władze więzienne, czy naczelnik więzienia mi pozwolił korzystać z internetu. Jakby nie pozwolił, no to nie ma rady. Chociażby korespondencyjnie. Nie, no na wszystko w więzieniu trzeba mieć na wszystko pozwolenie. Na zimno trzeba stwierdzić, że męczennik w Mamrze bardzo przysłużyłby się sprawie polskiej prawicy. Być może, żeby się przysłużył, ale ja muszę szczerze powiedzieć, że wolałbym, żeby kto inny był obsadzony w tej roli męczennika niż ja. Jednak tam jaki zakres wolności na wolności jest, to jest, ale jednak jest on większy. No na przykład taki, że tu bez niczyjego zezwolenia mogę cykiele, że tak powiem, pytań i odpowiedzi kontynuować. I tutaj pan Matuszczak powiada, to oczywiście żart, a teraz właściwe pytania. Jako katolik i zarazem sympatyk kultury baskijskiej muszę z ubolewaniem wytknąć generałowi Franco, którego cenię za przetrzepanie lewaków, że przez jego politykę represji mniejszości narodowych wśród Basków doszło do utożsamiania niezależności i szerokiej autonomii z rządami lewicy, zarówno za republiki, jak i teraz. Sprzyjało to także osłabieniu wpływów chrześcijaństwa. Czy uważa pan ten trend za możliwy do odwrócenia? Nie wiem, nie znam tak dobrze stosunków w Hiszpanii, a już w kraju Basków to szczególnie. Także no, rzeczywiście, że represjonowanie, nie wiem w jakim stopniu generał Franco prowadził politykę represjonowania mniejszości narodowych, ale rzeczywiście Baskowie bardzo silnie zaznaczają swoją odrębność i tam ETA przez dłuższy czas działała zarówno za
czasów generała Franco, jak i później też, więc być może, że jest to możliwe do odwrócenia, ale ja się tutaj bym uchylał od jakichś kategorycznych odpowiedzi, że na pewno tak albo na pewno nie, bo jak mówię, nie znam tak sytuacji w Hiszpanii. Korzystając z okazji, chciałbym dodać, że warto wiedzieć trochę więcej o tym niezwykłym w skali Europy narodzie. Dla wielu wciąż główne skojarzenia to nieistniejąca już eta, nie wspominając nawet o ich pięknym języku. No, rzeczywiście język baskijski jest bardzo odmienny od hiszpańskiego, co jest dodatkowym czynnikiem. No, ja niewiele wiem o Baskach, nigdy tam nie byłem w kraju Basków, więc nie będę się tu wymądrzał. Drugie. Kolejne pytanie łączy się po części z poprzednim. Jak pan ocenia metody działania ETA? Szczególnie chodzi o dobór ofiar. Myślę, że na tle innych organizacji terrorystycznych bardzo szlachetnych. O, podobno rzeczywiście był dobór ofiar był selektywny, no, ale to inne organizacje terrorystyczne, IRA też pewną selektywność prowadziła. Tutaj wydaje mi się, że Al-Kaida poszła w kierunku przeciwnym. No ale Al-Kaida to jest odrębna, że tak powiem, sprawa. Jakie pan widzi korzyści i straty dla świata, Europy, Polski z Hiszpanii podzielonej, a jakie ze Zjednoczonej? Czy możliwa jest ewolucja królestwa do modelu brytyjskiego? No, widzę, że ja naprawdę nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że nie potrafię na takie pytanie odpowiedzieć. Ja bardzo słabo znam stosunki w Hiszpanii. Wydaje mi się, że Hiszpania jest przez, że tak powiem, projektodawców Europy przeznaczona do rozczłonkowania, do regionalizacji. W odróżnieniu na przykład od takich Włoch, które nawet jak Padania chciała się kiedyś tam wyodrębnić, to nawet Stolica Apostolska podniosła larum. Także widać, że regionalizacja jest dobra w stosunku do jednych państw europejskich, a w stosunku do innych niedobra. I proszę Państwa, pan Łukasz Sowul. W Polsce mamy do czynienia niestety z partyjniactwem i w zasadzie w wyborach parlamentarnych głosuje się na listę, a nie na kandydatów, a przeciętny wyborca danej partii zwykle wybiera jedynkę na danej liście. Czy nie uważa pan, iż częściowym rozwiązaniem tego problemu jest również, jak również pewnym testem na inteligencję, byłoby zrobienie jednej listy z kandydatami ułożonymi alfabetycznie, bez przynależności partyjnej. Dopiero na końcu, by zliczano głosy uzyskane przez wszystkich kandydatów danej partii i publikowano zbiorcze wyniki. No to skąd by ludzie wiedzieli, że kandydat należy do jakiejś partii? No, o ile, znaczy ja, wydaje mi się, że to jest zły pomysł, trochę taki nawet powiedziałbym dziwaczny, bo znacznie prostszym rozwiązaniem jest wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. Na przykład i tak na wzór francuski w dwóch turach. To jest, nie będę tego tu rozwijał, bo to jest trochę dłuższa sprawa, ale wydaje mi się, że jeżeli o to chodzi, to to by było lepsze remedium niż jakieś takie tutaj dziwaczne rozwiązania. Pan Tomasz Tomasik. Szanowny panie Stanisławie, mam jedno pytanie. Czy mógłby mi pan polecić jakieś pozycje książkowe a propos starożytnego Rzymu, które pan uważa za najbardziej konkretne i bez ideologicznego bełkotu? Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Oczywiście, żebym mógł. Jeżeli chodzi o takie opracowania historyczne, to bym polecał dwie pozycje Tadeusza Zielińskiego. Rzeczpospolita Rzymska i Cesarstwo Rzymskie. A niezależnie od tego są takie książki, no powiedziałbym, źródłowe, na przykład Swetoniusza Tranquillusa, Żywoty Cezarów. To te trzy książki bym panu polecił, a szczególnie te dwie pozycje Tadeusza Zielińskiego. Tadeusz Zieliński, no tam nie można mu postawić zarzutu, że tam jakąś ideologię uprawia. Przeciwnie, te jego książki czyta się z dużym zainteresowaniem, dlatego że on nie pisze jak
historyk. On pisze jak człowiek, który wspomina. Który wspomina po prostu wydarzenia tam, w których jak gdyby brał udział. Także to jest niezwykle wartościowa jeszcze cecha tych książek. Pan Marcin Zaprzała. Szanowny panie Stanisławie, jak niezależny polski rząd mógłby sobie poradzić z zależnościami od starszych i mądrzejszych? Wiadomo jest bowiem, że mogliby obniżać rating Polski albo całkowicie osłabić naszego złotego. O nakazie spłaty długów już nie wspomnę. A jest jeszcze 2 miliony ukraińskiego trotylu podłożonego w naszym nieszczęśliwym kraju. Wystarczy iskierka i mamy rewolucję jak w USA, tylko z hasłem Ukrainian Lives Matter. Pozdrawiam. No, trzeba by uniezależnić funkcjonowanie państwa polskiego od lichwiarskiej międzynarodówki. Tak jak to Viktor Orban nakreślił w przypadku Węgier. Powiedział, że musimy wydobyć Węgry z pułapki zadłużenia. I to jest właściwa droga. Bo ktoś, kto siedzi u kogoś w kieszeni i jego losy zależą od ratingu, no to co on tam może? To on ani nie jest niepodległy, ani nie jest suwerenny w ogóle, to jest atrapa państwa. A tutaj no, rzeczywiście problem z 2 milionami Ukraińców. Ja bym nie powiedział, że to jest trotyl, bo tam większość tych ludzi chyba tak nie ma takich ciągotek, żeby tutaj Polskę wysadzać w powietrze. Natomiast no, trzeba zakładać, że tak chociażby z powodów statystycznych, że 0,5% albo 1 nawet może być zadaniowanych wywiadowczo albo dywersyjnie. Pan Maciej Starzak. Szanowny panie Stanisławie, generał Grzegorz Korczyński, komunista, partyzant, rabuś, ubek, szef wywiadu, jednym słowem osobnik o biografii człowieka renesansu, w pewnym momencie życiowej kariery wylądował w mokotowskiej celi. Jak pan sądzi, czy w tamtym czasie towarzysze pokroju generała Korczyńskiego to byli ludzie oddani idei, czy też była to klasyczna wojna gangów? Czy komunizm był czymś zupełnie specyficznym w historii świata, czy też były w przeszłości zjawiska podobne? No, moim zdaniem to była raczej wojna gangów, która miała coś w rodzaju takiego pretekstu ideowego. Mianowicie to była wojna między tymi komunistami, którzy przyjechali tutaj do Polski z Armią Czerwoną. Było bardzo wielu Żydów, Berman, między innymi Hilary Minc, tam Roman Zambrowski, to oni tutaj się pojawili właśnie jako wysłannicy Stalina, którzy mieli nas stresować do komunizmu. No i była grupa tak zwanych krajowych komunistów, tam był Moczar, Korczyński, Gomułka, no i tu pewne napięcia między nimi były jeszcze w czasie okupacji. Na przykład był taki konflikt między Mieczysławem Moczarem tam na Lubelszczyźnie, a takim Leonem Kasmanem, Żydem, który był zrzucony na spadochronie, no i tam wojowali o radiostację, bo to od tego zależały kontakty z Moskwą i tam zaopatrzenie różne takie potrzebne partyzantom rzeczy. Także to tak to wyglądało. Czy komunizm był czymś zupełnie specyficznym w historii świata? No, był specyficznym. Specyfika komunizmu polegała na tym, że zlikwidował własność prywatną. Nie przypominam sobie, żeby w historii świata coś takiego się pojawiło. No chyba, że na etapie bardzo prymitywnym rozwoju społecznego jakichś takich plemion dzikich, ale już w okresie historycznym to nie przypominam sobie. Pan Jacek Dworzański. Witam serdecznie panie Stanisławie i dziękuję za odpowiedzi na moje wcześniejsze pytania. Mam kolejne. Czy zgodzi się pan, że Konfederacja idzie trochę w złym kierunku ostatnimi czasy? Chodzi mi o wyśmiewanie pandemii, wojnę maseczkową i fanatyczną obronę lobby futerkowego. Myślę, że to spore błędy, bowiem spora część naszego społeczeństwa się odwróci od jedynej siły, z którą ja przynajmniej wiązałem duże nadzieje. A na przykład może zająć się bardziej walką z pedagogiką wstydu, odkłamywaniem historii, tropieniem złodziei i aferzystów,
i ustawą 447. Serdecznie pozdrawiam. No, ja nie podzielam pańskich obaw, że tu Konfederacja idzie w złą drogą, dlatego że to nie jest tak, że całe społeczeństwo tutaj tę histerię popiera i nakręcanie spirali paniki mu się podoba. Tutaj rzeczywiście trzeba powiedzieć, że organizatorzy pandemii tym razem postawili na instynkt samozachowawczy i to się okazało strzałem w dziesiątkę. I pod tym pretekstem realizują zupełnie inne cele. I moim zdaniem Konfederacja słusznie zwraca uwagę na to, bo wszyscy nie będą Konfederacji popierali, to nie miejmy złudzeń. Ci wszyscy, na przykład te środowiska, które w tej chwili walczą z wrogami ludu, którzy tam mają wątpliwości co do pandemii, tam tych wszystkich zbawiennych reakcji, no to oni na pewno nie będą na Konfederację głosowali. Jeśli chodzi o to nie jest fanatyczna obrona lobby futerkowego. Tylko jest to obrona praworządności, dlatego że jeżeli Konstytucja gwarantuje swobodę działalności gospodarczej, to naczelnik państwa nie powinien dyktować ludziom, że tylko takie formy działalności gospodarczej mogą uprawiać, które mu się podobają, czy tam jego młodzieżówce. No, warto od tej strony na to spojrzeć, żebyśmy tu mieli pełny obraz. Proszę państwa, na tym kończę ten cykiel i do zobaczenia przy cykielu następnym. Osobiście uderzyła mnie wypowiedź pani minister pracy Rafalskiej, która powiedziała, że gospodarka polska spokojnie udźwignie wymagania instytucji publicznych. Więc właściwie kto kogo ma dźwigać, czy instytucje publiczne, gospodarkę, czy gospodarka te instytucje publiczne. I pytanie łączy się moje takie, czy ta gospodarka nie umie się przed tym bronić i wiąże się z tymi zachodnimi krajami, gdzie też te partie takie, też ten rynek nie potrafi się obronić, nie potrafi się na drodze politycznej, że po prostu narzuca swoje wizje polityczne, standardy całym społeczeństwom zachodnim. A propos 500+, jestem za, ale uważam, że samo zwiększenie ilości dzietności to nic nie daje, bo te dzieci po osiągnięciu pełnoletności muszą znaleźć jakieś zatrudnienie. Więc uważam, że jeszcze powinno być po 5 hektarów dla każdego, żeby ta gospodarka naturalna miała po prostu z czego żyć. Proszę pana, no to jest bardzo ambitny program, ale obawiam się, czy on nie jest astatystyczny. Czy Polsce wystarczyłoby ziemi na tyle, żeby każdemu dziecku przydzielić 5 hektarów, czy nie trzeba było jakiegoś ekspansji terytorialnej przeprowadzić. Natomiast deklaracja pani minister Rafalskiej, ja ją postrzegam jako taką bardziej elegancką odmianę wcześniejszej deklaracji rzecznika rządu Jerzego Urbana, że rząd się jakoś wyżywi. No to wierzę w to, rząd się jakoś wyżywi. Gospodarka polska jakoś to wytrzyma, ale czy wytrzyma inne ambitne oczekiwania, to tego już nie możemy być pewni. Tym bardziej, że od 1 maja 2004 roku, kiedy to 8 państw środkowej Europy zostało przyłączone do Unii Europejskiej, a więc przedsięwzięcia, którego politycznym kierownikiem są Niemcy, przynajmniej do tej pory tak było, to zostały stworzone polityczne warunki dla realizacji niemieckiego projektu Mitteleuropa z roku 1915, który zakładał, że po ostatecznym zwycięstwie niemieckim w środkowo-wschodniej Europie jeszcze wtedy ustanowi się państwa pozornie podległe, a de facto niemieckie protektoraty i uwaga, uwaga, o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. To jest dodatkowy czynnik, o którym nie mówiłem przy tych czynnikach blokujących narodowy potencjał, dodatkowy czynnik,
też ma charakter blokujący. Też ma charakter blokujący. No i to jest, teraz jest nawet pewna szansa. Teraz jest nawet pewna szansa, bo na skutek tej wędrówki ludów czwartej w historii Europy niemieckie przywództwo znacznie osłabło. I to jest moment dziejowy, żeby przekonać polityków amerykańskich do poparcia takiej koncepcji, właściwie powrotu do takiej rozszerzonej koncepcji heksagonale z roku 89 i 90, ale uzupełnionej i poprawionej ze Stanami Zjednoczonymi na czele. Międzymorza, to znaczy Łotwa, Estonia, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja i Serbia, jako pewien organizm polityczny, który by stanowił z jednej strony zaporę przed ewentualną, 80 milionów ludzi, przed ewentualną ekspansją Rosji na zachód, ale z drugiej strony stanowiłby, równoważyłby strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie. Teraz jest sprzyjający moment historyczny, a okazja raz stracona jest stracona na zawsze, więc albo się uda go wykorzystać, albo się nie uda. Zobaczymy.